są pozytywy według Zbigniewa Libery. Parę takich informacji o samym konkursie. Zasięg jest ogólnopolski. Jeżeli chodzi o uczestnictwo, mogą wziąć w nim udział uczniowie zarówno gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. 10 laureatów otrzyma nagrody rzeczowe. Natomiast dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 500 zł, podobnie jak to było w poprzednim semestrze. Na pracę czekamy od 1 kwietnia do 17 maja, także jest, myślę, sporo czasu na przygotowanie się do tego, przygotowanie uczniów, na znalezienie momentu, w którym można z nimi porozmawiać. No i cała ta prezentacja jest na naszej stronie. Także zachęcamy podczas rozmowy z uczniami, a nawet jest to niezbędny warunek wzięcia udziału w konkursie, czyli obejrzenie właśnie tej prezentacji przez uczniów. I dlaczego właśnie na pozytywy zdecydowaliśmy się tym razem? Dlatego, że po pierwsze odwołujemy się do twórczości polskiego artysty współczesnego. Cały nasz projekt to sztuka współczesna, tajemnica sztuki współczesnej. Więc o jednym artyście przy tej okazji mamy okazję powiedzieć również troszkę szerzej uczniom. A po drugie, dlatego, że jest to konkurs fotograficzny sama ta praca Libery jest fotograficzna podwójnie. Z jednej strony medium jest właśnie fotografia, z drugiej strony tematem jego pracy jest również fotografia. I podobnie będzie w przypadku uczniów, że będą tworzyć prace fotograficzne na bazie innych fotografii, do czego za chwilę przejdę. Na początku przygotowaliśmy krótki wstęp o fotografii, żeby tak troszkę wejść w ten temat. Być może nie wszyscy uczniowie wiedzą, być może nie wszyscy pamiętają, od kiedy fotografia istnieje w naszym ludzkim życiu. Mamy z nią do czynienia od mniej więcej 200 lat. W tym czasie zmieniła bardzo wiele. Świat, który kiedyś był odległy i dostępny tylko przez opisy, bądź rysunki, bądź właśnie obrazy, stał się dużo bliższy przez bardzo dokładne wzorowanie na fotografii. Sztuka, o czym już dzisiaj była mowa, od pewnego momentu przestaje być mimetyczna, między innymi za sprawą właśnie fotografii, właśnie tego, że znalazło się medium, które potrafi oddać rzeczywistość dużo lepiej i wierniej niż najdoskonalsze obrazy. No a bardziej z naszego punktu widzenia teraz współcześnie niż ludzi żyjących 200 lat temu, historia również stała nam się bliższa i bardziej realna. Już nie musimy czytać opisów historycznych, możemy sięgnąć do fotografii, które przedstawiają nam pewne wydarzenia z przeszłości, z czasów jeszcze przed naszym narodzeniem. Lubimy posługiwać się takim stwierdzeniem, taką frazą, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000 słów. I myślę, że ono nas przemawia. Jesteśmy w stanie to udowodnić, pokazując komuś obraz. Widzimy reakcję, która jest dużo żywsza niż na nasze długie opisy i rozwodzenie się. Doszło wręcz do tego, że posługujemy się tymi zdjęciami na każdym kroku. Fotografujemy różnego rodzaju miłe chwile, które chcemy zapamiętać, które chcemy uwiecznić. Fotografujemy również czasem nasze posiłki, to jest wśród młodzieży szczególnie dosyć popularne, coś ładnie wygląda na stole, więc robimy zdjęcie, wrzucamy je na Facebooka oczywiście. I to są zdjęcia, które my na co dzień prywatnie lubimy robić. Natomiast media przedstawiają nam obrazy zupełnie innego rodzaju. Tam w zasadzie głównie na takie właśnie zdjęcia, na takie sceny się natykamy. Sceny wojny, sceny cierpienia ludzkiego. Kilkanaście już w tej chwili lat temu Zbigniew Libera, którego często nazywamy ojcem polskiej sztuki krytycznej, takie właśnie zdjęcia, jak przed chwilą mówiłam, te zdjęcia pokazujące cierpienie, nazwał negatywami. I w latach 2002-2003 stworzył cykl fotografii, który nazwał pozytywami. Nie wiem, czy Państwo ten cykl pamiętają. Myślę, że jak pokażę kolejne slajdy, to ci z Państwa, którzy mają kłopot z identyfikacją tego projektu, za chwileczkę się zorientują. Cykl składa się z 8 fotografii. Libera wybrał
sięgając do własnej pamięci. 8 zdjęć, które swego czasu były bardzo popularne, które właśnie przedstawiały okrucieństwo świata. Między innymi takie zdjęcie. To jest początek II wojny światowej. I te przez niego wybrane zdjęcia dzisiaj uważamy za swego rodzaju ikony tej okrutnej przyszłości. Tak jak to zdjęcie. To na pewno jest znane zdjęcie. I dokonał na tych zdjęciach takiego zabiegu. Zainscenizował sceny, które odtwarzają układ oryginałów bardzo wiernie. Tak jak mamy możliwość zobaczenia tego tutaj, albo tutaj. Ten sam układ postaci, ta sama kolorystyka, tło podobne. Ale wymowa tego zdjęcia jest zupełnie inna od wymowy zdjęcia pierwotnego. I tak dzieje się w całym cyklu. Tutaj mamy kolejny przykład. To jest kadr z filmu, który Libera w ten sposób odwzorował, znów zmieniając wymowę, nadając mu wymowę pozytywną, czyli diametralnie różną, kontrastowo różną. Tu jeszcze jeden przykład. Nie będę całego cyklu prezentować, to już jest ostatni z tych przykładów. To jest zdjęcie Che Guevary, pośmiertne zdjęcie Che Guevary. A to jest zdjęcie, które zrobił na tej podstawie Libera. Che Guevara unosi się, zapala cygaro. I mamy wrażenie, że to poprzednie zdjęcie było tylko jednym z cyklu w sesji zdjęciowej. To zdjęcie zresztą Libera nazwał Che następny kadr, sugerując, że poprzednie było w tym samym cyklu stworzone. Czemu to zrobił? Co chciał osiągnąć? Sam Libera mówi o tym w ten sposób. Cykl pozytywów jest kolejną próbą gry z traumą. Mamy zawsze do czynienia z zapamiętanymi widokami rzeczy, nie z rzeczami samymi w sobie. Chciałem użyć tego mechanizmu widzenia i pamiętania, dotknąć fenomenu powidoków pamięci. Na dwie rzeczy chciałam zwrócić uwagę w tej jego wypowiedzi. Pierwsza to ta, która mówi o mechanizmach pamiętania. Libera twierdzi, co zresztą jest chyba dosyć zbieżne z naszym własnym doświadczeniem, że nie pamiętamy scen, nie pamiętamy samych rzeczy, tylko właśnie pamiętamy ich widoki. I teraz, żeby te widoki, te przykre widoki w jakiś sposób móc przetworzyć, sięga do zjawiska powidoków, które są tym zjawiskiem optycznym, którego możemy doświadczyć, kiedy wpatrując się długo w jakiś przedmiot, zamkniemy oczy i wtedy pod powiekami widzimy ten sam obraz, tylko że w kontrastowych kolorach. I właśnie takie zjawisko powidoków, tym razem pamięci, wykorzystał Libera w swoim cyklu. Widzimy to samo, ale w kontrastowej, o przeciwnej wymowie. Jak już przed chwileczką przeczytałam Państwu, Libera twierdził, że jest to gra z traumą, czyli metoda jakiegoś przepracowania tej traumy, która wiąże się z dramatycznymi wydarzeniami z historii. Krytycy dopatrują się tutaj również innej roli tego cyklu. Mówi się o tym, że poddaje on wątpliwość rzetelność przekazu medialnego. Pokazuje nam, jakie są możliwości manipulowania tym przekazem i wskazuje również na pewne niebezpieczeństwo, jakim jest banalizowanie okrucieństwa. Być może Państwo, widząc pierwszy raz jego cykl, mieli taką myśl, że pokazanie, przetworzenie w ten sposób scen pierwotnych jest właśnie zbanalizowaniem ich, jest czymś być może nawet niedopuszczalnym. Tymczasem, jeśli głębiej się nad tym zastanowić, dojdziemy do wniosku, że ta banalizacja tak naprawdę nie dokonuje się w momencie, kiedy Libera robi pogodne zdjęcie naśladujące ten pierwowzór. Tylko dokonuje się wtedy, kiedy my dzień w dzień jesteśmy narażeni na oglądanie kolejnych zdjęć przedstawiających sceny okrutne i tak naprawdę troszkę przestajemy, czy nawet bardziej przestajemy na nie reagować. Widzimy kolejne zdjęcie i za chwilę już myślimy o czymś innym. Ta banalizacja właśnie
jest tu, a nie zdjęcia wykonane przez Liberę. I on tym swoim cyklem właśnie to chce nam uświadomić, że zło staje się na naszych oczach banalne codziennością. Tak. I właśnie do tego cyklu chcemy nawiązać, zapraszając uczniów do udziału w konkursie, w którym będą mieli za zadanie obejrzenie zdjęć, które za chwileczkę Państwu pokażę, a następnie wybranie jednego z tych zdjęć, zrobienie własnego pozytywu do tego zdjęcia i wysłanie do nas mailem. Jeśli chodzi o procedurę, wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej. Jest tam regulamin konkursu, jest tam zgoda rodziców, jeśli uczniowie są młodsi niż, nie są jeszcze pełnoletni. Na końcu jest też adres, chyba na okładce, na czwartej stronie okładki jest adres również. I teraz ja szybciutko tylko Państwu pokażę, jakie zdjęcia wybraliśmy, ponieważ nie chcieliśmy zostawiać tego wyboru uczniom. Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której oni, szukając zdjęć, na których się mogą oprzeć, do których odwołać, trafią na sceny zbyt okrutne. Dlatego jest to nasz wybór zdjęć, które proponujemy uczniom. Prezentacja jest przygotowana w ten sposób, że na górze znajduje się informacja ogólna o tym, w jakiej sytuacji, jaką sytuację obrazuje zdjęcie, a poniżej już konkret dotyczący tego właśnie zdjęcia. To jest taka wartość dodana, powiedzmy. Uczniowie mają okazję dowiedzieć się, czy przypomnieć sobie o paru wydarzeniach, czy sytuacjach, które miały miejsce w najnowszej historii. Część z tych zdjęć na pewno Państwo znają, tak jak to. Myślę, że to zdjęcie jest znane w większości. Czy to zdjęcie, to są zdjęcia starsze, one rzeczywiście są ikonami tych wydarzeń. A część zdjęć jest już nowsza i obrazuje właśnie sytuacje, które nawet za życia uczniów miały miejsce. Staraliśmy się też oczywiście wybierać takie zdjęcia, do których w miarę łatwo będzie skonstruować scenografię. Bo są wspaniałe zdjęcia, na przykład nie wiem, z placu Tiananmen, gdzie pojedynczy człowiek z siatkami, z zakupami stoi naprzeciwko kolumny czołgów, no ale siłą rzeczy uczniowie tego nigdy nie będą w stanie odtworzyć. Dlatego nasz wybór to właśnie te 9 zdjęć. Podobnie jak poprzednio, współorganizatorem tego konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Wśród członków jury znajdą się również pracownicy Akademii. Tu nie wiem, czy widoczny jest jeszcze raz nasz adres. Kto z Państwa nie zapisał, ale wszyscy z Państwa na pewno mają w książkach ten adres. Tak. No i jeszcze tylko przypomnę na samo zakończenie, że nasz projekt jest finansowany w całości ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I właśnie dzięki tym środkom mogliśmy zorganizować i to spotkanie dzisiejsze, i stworzyć publikację, no i również zorganizować konkurs. A teraz już dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.